Nosiłyśmy białe bluzeczki, haftowane na nich tarcze z numerem 707. Do szkoły chodziło się w mundurkach, granatowych spódniczkach, latem w białych bluzeczkach. Miałam tylko dwie bluzeczki, jedwabną i lnianą na co dzień, na święto. I pełnianą do spódniczki i obowiązek noszenia fartuchów i tych właśnie mundurków był ściśle przestrzegany. Kiedy przyszłam raz w czerwonych skarpetkach, to dyrektor, do dziś pamiętam, Leon Ciszewski, stanął, znał wszystkich po imieniu, razy było dużo, po nazwisku znał, Drandowska, jak przyszłaś ubrana. Te skarpetki czerwone, proszę do domu, zmienić skarpetki. Mówię, to tak dla wesołości, ale takie były rygory. Ale gimnazjum było bardzo dobre. Uważam, że miałam najlepszych nauczycieli w życiu. Najpierw szłam przez taki las dębowy. To było 30 km przede mną drogi. Wyszłam rano, szłam przez ten las. Nie bałam się, szłam dzielnie. Ale weszłam do wsi Kisorycze, pamiętam, nazywała się. I to była już ta wieś ukraińska, czynna, antypolska. To tak zwana ulicówka. To wszystkie domy są bardzo wieś długa, a wszystkie domy mają okna na ulicę. Więc ta ulicówka, to do dziś mam ją w oczach, bo szłam i patrzyłam ani na bok, ani w jedną stronę, ani w drugą. Czy ktoś na mnie patrzy, czy ktoś do mnie wyjdzie. Jeszcze obok była taka wieś bardzo zajadła, ukraińska, taka nacjonalizm posunięty do granic. Karpiłówka. Z tej Karpiłówki podobno przyszli i z Kisorycz. Ściągnęli ją z wozu, torturowali okrutnie. Powiesili potem ciało na przydrożnym drzewie. Ksiądz nie chciał wyjść z kościoła. Ksiądz poszedł, oparł się podobno o ołtarz. Powiedział, że on tu pozostanie. Wobec tego wtargnęli, wyciągnęli go. Po prostu przecięli go piłą na pół. Potem pocięli na kawałki całe ciało.